Miliony fanów na całym świecie marzy o poznaniu swojego piłkarskiego idola. W trakcie tournée po Azji kibice Chelsea na co dzień mieszkający w Tokio mieli okazję obejrzeć trofeum za zwycięstwo w Premier League. Specjalnie przygotowana sceneria pozwalała na zrobienie pamiątkowego zdjęcia. Jednak o tym, że jej dodatkowym elementem będzie Frank Lampard, kibice nie mieli pojęcia. Chelsea nie jest pierwszym i jedynym klubem, który zorganizował tego typu przedsięwzięcie. W przeszłości wiele zespołów przeprowadzało podobne akcje dla swoich fanów. Postanowiłem zebrać najciekawsze z nich, aby sprawdzić, jak piłkarze zaskakują kibiców. Do niemalże bliźniaczej akcji doszło z udziałem piłkarzy Arsenalu w 2015 roku. Kibice, którzy kupili nowe koszulki na zbliżający się sezon, zostali zaproszeni do udziału w sesji zdjęciowej w jednym ze sklepów, gdzie czekali na nich m.in. Petr Czech, Giroud czy Laurent Koscielny. Jednak moim ulubionym pomysłem na zaskoczenie kibiców jest ten, na który wpadli w marketingu Liverpoolu. Zaproszono dzieci, aby te skomentowały bramki z udziałem Mohameda Salaha. Poinformowano ich, że najlepsza para w konkursie będzie mogła spotkać się z piłkarzem osobiście. Na ich szczęście doświadczył tego każdy z uczestników. Salah's got the ball. He's ready to score. What a goal! Oh my God! Jesus! Mohamed Salah running. Could he need help? Mane and Firmino running up. The defender's trying to catch him. Salah! What a goal! Oh my God! Hello. Yes. Inni piłkarze Liverpoolu, Jordan Henderson i Lucas Leiva, ten drugi już były, wcielili się w rolę sprzedawców w sklepie klubowym. Sorry. You here? Find everything you need? Yeah, yeah. Sorry? You don't work here. I do? You don't work here. Everyone's looking at me. Who's that? I don't know. Finley? Yeah. Maybe some mark. Please, will it feel trying to get on the photo with them? Right? Okay, just give me a high five. A high five. Finley, shake hands. All right. Thank you. I need to take this off. Swego czasu bardzo popularna była charakteryzacja piłkarzy, tak aby ci mogli wtopić się w otoczenie. Chyba najsłynniejszym przykładem jest Cristiano Ronaldo, który w 2015 roku wyruszył z piłką na ulicę Madrytu. Przez niemal godzinę zabawiał ludzi zbierając pieniądze. Po krótkiej gierce z jednym z chłopców podpisał piłkę i postanowił się zdemaskować. Co ciekawe, kilka miesięcy temu podobna postać pojawiła się na ulicach Turynu i Mediolanu, przez co przechodnie myśleli, że to kolejna część filmu z Ronaldo. Jednak był to jedynie jego sobowtór, który ujawnił się po zamieszaniu w internecie.
Jeszcze 2 lata temu w Dubaju emitowano program pod tytułem The Victorious, do którego zapraszano byłych piłkarzy. Jednym z nich był Roberto Carlos. Legendę Realu poproszono, aby zmierzył się w pojedynku z osobą zasiadającą na publice. Tym widzem był ucharakteryzowany Rivaldo, z którym Carlos przez lata grał w reprezentacji Brazylii. Mimo to nie udało mu się rozpoznać kolegi z kadry. He wants to play with you. Can we have a ball? Oh! Gracias. Mentira que você tá aqui. Nie był to jego pierwszy raz. W podobnej roli wystąpił, gdy sponsor Barcelony zorganizował mecz w ośrodku treningowym klubu dla zwycięzców konkursu. Brazylijczyk zagrał w jednej z drużyn, po czym został wybrany zawodnikiem spotkania. Please, Roberto da Silva, please. Podobną niespodziankę zrobił Shaqiri juniorom szwajcarskiego SC Krins. Przed treningiem poinformowano ich, że dzisiejsze ćwiczenia poprowadzi starsza legenda klubu Hans-Ueli Strasser. Znalazłem o wiele więcej przykładów, ale niestety większość z nich to były fejki, więc wolałem sobie darować, ale prawdziwe pytania i prawdziwe odpowiedzi padły w najnowszym odcinku Piłkarskiego Pokera, do którego zaprosiłem dziennikarzy Canal Plus, Tomasza Ćwękałę i Piotra Domagałę. Link w tym momencie na waszych ekranach, zapraszam serdecznie, miłego oglądania i do zobaczenia następnym razem.